Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ponownie po bez mała dwóch miesiącach pojawiliśmy się w Lonne, tutaj w Niemczech u Rainera Pickmana. Wtedy, kiedy byliśmy dwa miesiące temu, były akurat dni otwarte tej hodowli. Mieliśmy możliwość zakupić gołębie, zobaczyć, jakie ma gołębie na sprzedaż. Było też dużo ludzi, aczkolwiek było troszeczkę mniej niż w latach poprzednich. Jednak liczba gołębi, która została sprzedana, była bardzo duża i duża ilość odwiedzających też nam uniemożliwiła dokładne takie porozmawianie z Rainerem odnośnie, jak wygląda ten sezon lotowy. Też jeszcze też powiedzmy szczerze, nie mieliśmy do końca wszystkich danych, bo jak się później okazało, wiele takich gołębi, które zdobywały konkursy czołowe, wygrywały na wspólnych gonikach, pochodziło z gołębi Rainera Pickmana, ale my tego ładnie tego nie widzieliśmy. Natomiast teraz tutaj nawet pokażmy, Kamil, ty trzymasz, mamy taką ulotkę. O, zobaczmy, tutaj są wyszczególnione te osiągnięcia, które gołębie z hodowli Rainera Pickmana zdobyły i u niego, ale też na innych wspólnych gołębnikach. Pokażmy, ja przedałem może głos Kamilowi, Rainerowi, żeby opowiedzieli właśnie troszeczkę o swoich osiągnięciach z tego roku, tak dokładnie. Teraz mamy akurat czas, mamy ku temu porę. A za chwilę przejdziemy do gołębi, które tutaj mamy w klatkach, bo są to gołębie, część gołębi, które mamy tak jak co roku przeznaczone na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Barka, domów dla bezdomnych. Proszę bardzo. Ja, der Erfolg war, als ich wie in den letzten Jahren. Wir haben wieder ein sehr gutes Jahr gehabt, ne? Genauso wie im Jahr davor auch. Und wir haben auch mit der Nachzucht natürlich sehr viele Rückmeldungen. Wir haben also jetzt gerade gehört, dass also das Algarve-Rennen, die 100.000 Euro, auch mit einer Nachzuchttaube von uns gewonnen wurde. Dass also das bei dem Ostseerennen die ersten drei Plätze alle beim Finalflug alle drei unsere Abstammungen hatten. Jetzt habe ich noch gehört, dass also die Asttaube bei dem Ruhrflug 2017 vom Verband, vom Deutschen Verband, auch wieder Nachzu, beide Seiten, also Nachzu vom Hariken ist. Tu można przetłumaczyć, bo tak gotowe było trochę długo, ale teraz to wszystko ujmijmy tak po polsku, żeby to byśmy wiedzieli, na czym stoimy. Dokładnie. Rainer mówi, że ten rok jest też również dobrze udany, był tak jak i w zeszłym roku. Zdobyliśmy mistrza okręgu, rejonu, oddziału, wiadomo również. Mamy również wiele sukcesów na wspólnych gołębnikach. Nasze gołębie osiągały naprawdę czołowe konkursy. Między innymi na międzynarodowym tym Ostseerennen, to jest w Niemczech, nie? Pierwsze trzy gołębie wywodziły się od nas, nasze gołębie, z naszej linii. Tylko powiedzmy, że to były gołębie nie wasze oryginalne, tylko po naszych oryginalnych gołębiach. My to wtedy mówiliśmy tam w trakcie dni otwartych, ale nie byliśmy do końca tego pewni. Natomiast teraz wiemy, jakiego tam jest hodowcy, to były gołębie między innymi, nie miałem napisane. Jak się nazywał hodowca? Ten Hombers. Jak? Hombers. Zespół hodowca Tenerife Hombers. A. No. Tak samo i na Ukrainie, w Portugalii. 100 000 euro wygrał nas do wyścigów Algarve. Algarve, w 2017 roku. Również pochodzi z Superdomena i z Hurricana. Teraz najlepszy gołąb aktualnie. Das ist Ruhrflug 2017, nennt sich das Ruhrflug 2017. Das ist vom Deutschen Verband. Auch ein Wandlauf Race und da ist eine Asttaube in diesem Jahr, wo beide Eltern wieder auf den Hurricane zurückgehen. Tutaj właśnie wiązuje w ten wspólny gołębnik ma ten niemiecki związek od obsługi pocztowych i tam jest również najlepszym asem lotowym, wywodzi się on teraz też z dwóch stron. Tam SM, tam wynik, tam gdzie jest blisko, tak? Tam gdzie kiedyś byliśmy kolegą z Jarosławem Krewickim, to w SM tam gdzie jest? To jest ten SM lotowy? Ten SM. Ja, o, tak, to wiem gdzie to jest. Tak. No i mamy tutaj, jak co roku przygotowaliśmy w tym roku również po naszych najlepszych lotnikach gołąbki, który zdobył mistrza oddziału, rejonu. Jest to między innymi z tego superlotnika 2041, który miał na 23 wkładania, 23 konkursy. Co u siedza Kostorza jest ten wnuczek do niego. I po jego córce jest ten najlepszy młody, co miał 3 razy pierwszy konkurs. Prawda? Jest również Schimmel, Szpak. Tutaj pokażmy, czy ty znacie jakiegoś gołębia, a ty pokażmy, bo kolega tutaj Rainer przygotował, znacie jakiegoś gołębia do pokazania, a my tutaj pokażmy, Rainer, jak widzimy, siedział tutaj, jak widzieliśmy, ten sam nauk zgubny uprawia, co kolega Manfred Bula, palił papierosy, ale namiętnie rodowody, które miał do tych gołębi wydrukowane, tutaj pokażmy, Rainer, o, zaznacza tutaj te ciekawostki, te wszystkie takie rzeczy istotne w rodowodzie, także sobie możemy tutaj na tych kartkach, które mamy tutaj, to są takie bardziej rodowody na brudno poznaczone, i widzimy, te istotne sprawy tutaj są odhaczone niejako, kolorami zaznaczone. Teraz jakiego masz gołębia? Zerek naszego Szpaka, tylko 1017. I teraz to powiedzmy jeszcze, bo tak, bo w zeszłym roku, kiedy mieliśmy też analogicznej porze gołębie na sprzedaż, one miały wszystkie numery od 1 do 30 bodajże, a teraz mamy od 3000. Od 3000 do 3040. Tak.
Oczywiście najlepszy samiec w regionie wywodzi się z linii, jest po bracie Hurikana, 34 końcówka i z Olimpijki Nitry. Najlepsza samica w regionie jest, wywodzi się z syna Hurikana, 504, prawda? No i najlepszy roczny ten wróci się również z syna Hurikana. Bo tego łamie wszystkie. Was mir ganz wichtig ist. Wir haben also in den Jahren vorher eigentlich immer im Herbst Tauben für die Baka schon seit ich fast 10 Jahren zur Verfügung gestellt. So, und in diesem Jahr haben wir gesagt, wir machen eins, wir paaren unsere 20 besten Reisetauben, mehr oder weniger, paaren die gut zusammen und geben aus diesen 20 besten Reisetauben die komplette Runde dann. Also insgesamt sind es also 42 Tauben. Na? 40 sind durchgeringt von 3001 bis 3040 und zwei spätere aus einem Inzestvogel, hervorragenden Flieger vom Hurrikan, die haben wir zusätzlich drin. Die Ringe passen nicht in die Reihe, weil die, weil das erste Gelege war kaputt, die haben wir dann trotzdem noch dafür hochkommen lassen. Ja, co roku właśnie so przynoszamy gołębie na barkę, w tym roku są już po najlepszych hodowcach. I to są po 20, zrzuciliśmy je w nowych parach, najlepiej, żeby były w najlepszym połączeniu. I oczywiście są ponumerowane one od 3000 do 6040 i dwa właśnie z jeńców, ten mocny jeńców Hurikana, ten lotnik. Ich ojciec to jest, miał na 24 wpadają 22 konkursy. Jest załączkowany 2966 i 2967 z tego tytułu, ponieważ zostały pierwsze, domu pierwszych, ja po prostu jak zostały pobite. Bo tu właśnie powiedzmy, bo mamy te 41 gołębi razem, ale dwa gołębie mają troszeczkę inne numery. Właśnie to, co powiedziałeś teraz właśnie, i dla, żeby proszę się nie zdziwić. Nie? Tak, to są. Natomiast 13, powiedzmy szczerze, w trakcie robienia zdjęć stwierdziliśmy, że jest za słaby troszeczkę i niestety tak, nie daliśmy go. Czyli 13 na niego się okazała pechowa. Numer 3013 tak. Jest po prostu został tutaj, jest po prostu nie spełnia tych wymogów, które po prostu hodowcy musieli wziąć. Na to. Damit man sich ein Bild macht, hier im Regionalverband fangen wir mit 12.000 Tauben an. Und wenn wir hier von einem Regionalverbandsbesten Vogel sprechen, dann ist das also in diesem Jahr waren 12.000 Tauben, im letzten Jahr 14.000 Tauben. Und wenn wir von einem Regionalverbandsbesten Vogel sprechen, muss man sagen, dass er der beste Vogel war von, ja, in etwa 60% sind es Männchen. Dann war er also, wenn man so will, von 7.000 Menschvögeln der beste Vogel. So muss man das sehen. W tym roku nasz regionalverband startował z 12 tysiącami gołębi, w zeszłym roku było 14 tysięcy gołębi na starcie. No i ten najlepszy samiec to jest jednak jeden z tych, jeden najlepszy samiec, na mniej więcej na 60% samców wkładanych u nas w rejonie. To jest jeden z 7 tysięcy najlepszy po prostu samczyk, nie? Samiczkę mamy również najlepszą w regionie, też, no ten, też na 12 tysięcy gołębi, prawda? I wywodzi się z tego słynnego 504 syna Hurikana. Also wir sprechen ja nicht von Titeln oder sonst jetzt von Kindervereinen, also vom Kindergarten gegen 15 Züchter, sondern wir sprechen hier schon von einer vernünftigen Konkurrenz. 500 hodowców jest ten. Natomiast jeszcze jest druga ascenica w regionie, to wywodzi się znowu z tego słynnego 556 syna Hurikana, który był też superlotnikiem tu na skalę niemiecką. Nie mam go pewnie. No. No i też warto powiedzieć, ja już od siebie dodam jeszcze, bo przypomnijmy sobie, w zeszłym roku, kiedy tutaj byliśmy u Rainera, mieliśmy właśnie te gołębie młode od numeru 1 do 30 i proszę zauważyć, że jeden z tych gołębi, który tam właśnie był wtedy sprzedany, ten o numerze 6, okazał się, matką okazała się gołębia, który był teraz w tym roku na tej, zdobył u księdza Jerzego Kostorza, Kostorz Żółkiewicz w oddziale tam Zawadzkie, zdobył 3 razy pierwszy konkurs i raz czwarty i miał ten koeficjent 0,89, tak? Tak, tak, to właśnie to, ten, co poszedł u nas na tej aukcji, te 7,2 tysiące złotych, tych dla, przez przeznaczone były na rzecz podopiecznych Fundacji Ludzki Gest. Tutaj znajdziemy też analogicznego jakiegoś gołębia z podobnym pochodzeniem? Tak, tu znajduje się brat i siostra z tej, po tym samym ojcu, po tej samej matce, ponieważ nie, do tej piątki. No, tego się tak jak mówiłem wcześniej. Piątka był szóstki, to był piątka, przepraszam. Tak. I no ten ojciec w tym roku również miał 11 razy wykładanie, 12 razy konkurs, nie? Kamil, podróż, ja Cię uprę jednak, pokaż jakiegoś jednego, dwa gołębie, żebyśmy zobaczyli. To są gołębie późne, młode, no na razie jeszcze się chyba w parę nie będą nadawały, co? Nie, jeszcze nie. Nie, no to... To są chowane po lotach, prawda? Czyli tutaj na razie kupując, to na razie... Większość jest naprawdę niebieskich, jak to Hurikan. Hurikan jest również niebieskim. O, tutaj mamy, zobaczmy, tak w takim stanie są na tym etapie rozwoju te gołębie. I praktycznie to, że wszystko są niebieskie. To już niebieskie, to, a nie, szpaka mieliśmy, tu czterego mamy, o, czterego, tak. Po czterego, zobaczmy, numer było w
bo one są wszystkie takie same. Rainer tam trzyma rodowody, my te rodowody oczywiście zamieścimy u nas na stronie, będziemy 3000, zobaczyć pochodzenie. 3008. 3008. To samiczka, samiczka tak będzie. Bardzo ładna, króciutka, fajna samiczka. Ten, że tak powiem, szpak, którego wcześniej będzie samczyk, tak. Jest do niego niebieska siostra, samiczka. Prawda? My mamy te dwie karty, tam na zewnątrz mamy jeszcze dwie, bo tych, jak mówiłem, gołębi jest 41 sztuk. Tutaj jest taki ciemny, to jest właśnie po tym, po latku, który był w zeszłym roku najlepszym rocznym w regionie. W tym roku ma 11 konkursów na 12 kwadrat. I on się wywozi też oczywiście z córki Hurikana. Tutaj oprócz tych gołębi, co mówiłeś, Hurikan, Superdomen, nowe jakieś, Wunderton, Brahman, czy z tych nowych nabytków, które tam się pojawiają w hodowli od zeszłego roku, coś się sprawdza? Oczywiście, mamy Super Henleya 1, Super Henleya 2, mamy gołębie, które mają 10-11. No przepraszam, bo ten właśnie księdza Stola też właśnie był Super Henleya 2. Są to gołębie, które siadają czołowo, jeżeli chodzi o te konkursy, wszystko jest opisane natomiast w rodowodach. Dobrze, czyli te rodowody będziemy mieli tutaj. To są tylko kopie. Tak, Rainer zaznacza właśnie, tutaj sobie sprawdzał wszystkie te rzeczy. Naturalnie jest tak połączone, że wszystkie gołębie, które to są gołębie lotowe, albo asy, a sami z nowymi gołębiami, one po prostu są na siebie znowu łączone. Rozumiem. Was mir noch wichtig jest, die Tauben, so wie bei Duci jest auch, die Tauben gehen komplett also jetzt an die Barker, sie werden versteigert und das gesamte Geld ohne Abzüge geht alles komplett an die Barker. Es ist also, wir geben die Tauben nach Polen und die Barker versteigert sie und bekommt das Geld dann auch. Das ist bardzo ważne, Rainer, jeśli chodzi o to, to były mi po prostu od nas przekazane bezpośrednio dla tej fundacji, tej Ludzkiej Gesty na Barkę, prawda? Nie, nie, fundacja Ludzkiej Gesty to jest jedna. No to Barka. Barka to jest Barka. No i się już miesza powoli. Tak. I my po prostu z tego, wszystko to jest, i te pieniądze i to całe po prostu są przeznaczone dla Barki. Przypomnę tylko, my odwiedziliśmy to stowarzyszenie, pokazywaliśmy jak tam m.in. Pitman magazyn był tam składowany, był pakowany właśnie tam przez podopiecznych tych domów dla bezdomnych Barka, oni tam nam pomagali to wszystko i ten w Pitman magazyn, on właśnie tam był, że tak powiem, ta pierwsza dystrybucja się odbywa i od tej pory tam się podejrzewam, że odbywa też, bo tam jest dużo miejsca, można to wszystko zorganizować. Pokażmy okazję. Już do prenumeraty naszego miesięcznika w języku polskim. To jest sierpniowy numer. Są tu naprawdę wiele czołowych, fachowych reportaży z czołowymi hodowcami, nie tylko zachodnimi, ale również i na ziemi, z naszego regionu Polski. Prawda, no, ale tak samo i Holandia, Belgia, Niemcy. Zapraszam oczywiście do prenumeraty. I ta formuła, którą wtedy tam, kiedy byliśmy wspólnie z Rainerem, z księdzem Gostorzem i z Hubertem, pokazywaliśmy, jaki skład ma być, jak to ma wyglądać, to jest cały czas realizowane. Polscy hodowcy są w każdym numerze obecni i zawsze możemy sobie tutaj o nich poczytać i magazyn tutaj wychodzi, można sobie go u nas na stronie, kiedy wejdziemy na baner, tam dodać wszystkie informacje, znaleźć o możliwości zaprenumerowania jego i tutaj otrzymywania go regularnie. Także na razie dziękujemy, zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału. Bardzo dziękujemy Rainerowi za to, że tak jak co roku przekazuje te gołębie, tutaj tu mamy w koszach, 41 sztuk na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Barka. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dobry lot. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.